Nie działa chyba. Nie działa. A nie, dobra, ja już mnie już słychać. Więc tak, trzeba włączyć. Halo? Okej. Okay. Działa. Super. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu w spółdzielni Ogniwo. Porozmawiamy dzisiaj o książce... Czy ty możesz proszę przeczytać ten tytuł na głos? Tytuł książki brzmi No dno po prostu jest Polska. Ja zawsze uprzedzam, że to jest cytat, to nie jest moje zdanie. O tym tak. I podtytuł brzmi Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków? Dziękuję. Bardzo mi zależało na usłyszeniu właśnie intonacji. Zaraz jeszcze wrócimy do tego tematu. Tak, powinno się czytać pewnie inaczej. No dno po prostu. No dno z takim właśnie uczuciem z rezygnacji. No właśnie. Denerwowania, nie wiem jak można to nazwać jeszcze. A porozmawiamy w składzie. Autor Adam Leszczyński. Dzień dobry. Publicysta związany między innymi z portalem OKO.press. Autor książek między innymi Eksperymenty na biednych oraz Skok w nowoczesność, które są dostępne również dzisiaj w spółdzielni Ogniwo, tak jak i No dno po prostu jest Polska. Dzisiaj w cenie promocyjnej zachęcamy oczywiście do zakupów. A tu jeszcze tak, profesor. Prywatnie, tak. Prywatnie profesor. Ja się nazywam Weronika Śmigielska i będę miała przyjemność prowadzić dzisiaj spotkanie. Mam nadzieję, że również współprowadzącymi będą osoby zebrane dziś na publiczności, więc zachęcam do tego, żeby w trakcie naszej rozmowy w pierwszej części myśleć nad pytaniami, być może już z jakimiś Państwo przyszli, a potem otworzymy też dyskusję. No właśnie, to zacznijmy od początku. Dla mnie ten tytuł, przyznaję, był taki swędzący, to znaczy... Ja to porozmawiajmy o tym. No właśnie, bo ja próbowałam go czytać na różne sposoby, automatycznie próbując go poprawić, to znaczy to dla mnie było takie uczucie jak jesz coś metalową łyżeczką i wiesz, to jest ten taki dotyk zębów do metalu, ten dźwięk. To dobrze, to tak miało właśnie być. Więc próbowałam przeczytać, że no dnem po prostu jest Polska, albo no dno po prostu jest Polską, różne rzeczy. I szczęśliwie też chciałam uspokoić... Tu tak? Jeszcze mogę powiedzieć, że był bardzo oryginalny projekt okładki, który mi się bardzo podobał, ale wydawca uznał go za zbyt ryzykowny. Był taki, żeby ten napis w tym kartuszu takim herbowym, który jest czerwonym, on był do góry nogami, prawda? Jeszcze ten sam napis, tylko był po prostu odwrócony o 180 stopni. Uważałem, że to była lepsza okładka, ale wydawca uznał, że wtedy nikt tego nie przeczyta. I... Pozdrawiamy z tego miejsca wydawnictwo WAB, gdyby jeszcze ktoś. No właśnie, i szczęśliwie, bardzo szybko, szczęśliwie mówię dla takiego psychicznego spokoju czytelniczki czy czytelnika, tłumaczysz skąd tytuł pochodzi. Ja może tu część, fragment tej wypowiedzi, z której to pochodzi, przeczytam, pozwolę sobie. W ogóle Polacy to beznadziejni ludzie. Pełni nienawiści, fanatyczni katolicy, alkoholicy, złodzieje, homofoby, zacofane mohery. Jest XXI wiek, a w Polsce nadal panuje średniowiecze. Homoseksualiści nie mogą brać ślubów, eutanazja i aborcja nadal nielegalne. I nic nie wskazuje na to, aby było lepiej. No dno po prostu jest Polska. I... Nie wiem, mi się ten fragment dał bardzo zabawny. To jest taki długi... A anglosaci mają takie słowo rant, tak, że taki długi, po prostu wściekły okrzyk, który został opublikowany na forum internetowym, anonimowy. I autorka, mi się wydaje, że jest to autorka, to jest moja intuicja, ale nie jest jasne, czy to jaka jest płeć osoby, która to napisała. Ona, załóżmy, że będzie to, że jest to ona, że ona tak się przejeżdża od góry do dołu, prawda? Po krajobrazie, kuchni, ubiorze, higienie, tradycji, w absolutnie wszystkim, prawda? I podsumowuje właśnie na dno po prostu jest Polska. No i to, dla mnie to było fascynujące jako taki syntetyczny przekaz polskiej tego, co Polacy lubią o sobie mówić często, tak? Z takim masochistycznym podobaniem. To jest pewna pigułka, możemy tak powiedzieć, i już w niej właśnie pojawiają się te pierwsze cechy, o których potem będziesz, które potem będziesz przybliżał. Czekaj, jeszcze jedną rzecz powiem. I potem dopiero, już jak zbierałem materiały do tej książki, natrafiłem na list Zygmunta Krasińskiego, pisany do ojca z Florencji w roku 1836, który jest uderzająco podobny. Jest uderzająco podobny. Krasiński mógł napisać na końcu, no dno po prostu jest Polska, prawda? On oczywiście tego nie napisał, ponieważ za dobrze
był wielkim poetą i za dobrze posługiwał się językiem polskim, ale jest to, tam oczywiście ta refleksja jest głębsza, prawda? On pisze, dlaczego jego zdaniem, co jest nie w porządku z polską historią i tak dalej. Ale jakby poziom negatywnych emocji i struktura tego wywodu jest uderzająco podobna do tego, co 160, 170 lat później napisała pewna pani na forum internetowym. Już mnie przerwało. Już docieramy do pytania, które po prostu, zanim zagłębimy się w te szczegóły i w te cechy, to chciałam cię na początku zapytać, no czym po prostu dla ciebie jest ten autostereotyp i dlaczego uznałeś, że w ogóle warto się tym zająć? Że masz taki wywód z internetu, czy taką pigułkę, albo list Krasińskiego i co właściwie badasz? Czemu się przyglądasz? Ja postanowiłem się tym zająć w momencie, w którym zdałem sobie sprawę, jak bardzo negatywna opinia o nas samych, negatywne wyobrażenie nas samych, bo ja bym chciał podkreślić na początku, że się nie zajmuję tutaj w zasadzie faktami. Ja się zajmuję wyobrażeniami, które są też pewnym faktem społecznym, prawda? Ale nie zajmuję się analizowaniem kwestii, czy Polacy są nieżyczliwi, a często mówią o sobie, że są i piszą, że są nieżyczliwi wobec siebie nawzajem. Ja nie zajmuję się sprawdzaniem, czy to jest prawda, czy nie. Nie wiem, zresztą jak to dobrze sprawdzić. I opowiem taką historyjkę sprzed paru dosłownie. Sprzed paru dosłownie dni byłem z żoną i z córką na spacerze na bulwarach nad Wisłą i tam była taka przerwana bariera, to są nowe bulwary w Warszawie nad Wisłą, wszystko jest bardzo ładnie zrobione i są takie z linek metalowych barierki i jedna była urwana i obok nas była po prostu zerwana jedna z tych linek i obok nas przechodził taki starszy pan z pieskiem, dość dystyngowany, stanął przy tej barierce, popatrzył, powiedział: naród debili, wszystko muszą popsuć. On nie powiedział, proszę zauważyć, jaka jest różnica, on nie powiedział, jakiś debil popsuł barierkę, on powiedział, naród debili, czy społeczeństwo debili, przepraszam, wszystko zepsują. I to jest dokładnie ten mechanizm, który mnie zainspirował do napisania tej książki, to znaczy łatwość, z którą przechodzi się od powiedzenia, że coś się złego wydarzyło. Ja miałem sam, zresztą opisuję nam taką historię, to jest druga. Kilka lat temu byłem na stypendium w Niemczech i jak wielu Polaków pracujących za granicą, kupiłem sobie tam samochód używany. Kupiłem go od niemieckiego właściciela, a Niemiec jeździł tym samochodem 8 lat i nie było na nim żadnej rysy. Przyjechałem nim do Polski i następnego dnia ktoś mi wjechał w drzwi. Po prostu ja jeszcze mieszkam pod lasem w dodatku, więc tam jest naprawdę dużo miejsca na parkowanie. I ktoś musiał specjalnie tak zaparkować, żeby wjechać. I oczywiście zniknął potem. No, wyszedłem rano i zobaczyłem, że są wniesione drzwi w samochodzie. I pomyślałem, no tak, właśnie, proszę bardzo, to jest Polska. Wróciłem. Niemiec jeździł 8 lat, nic nie było, przyjechałem. Proszę. No, od razu następnego dnia, prawda? Proszę sobie wyobrazić to uczucie. No, człowiek składał pieniądze na samochód przez dłuższy czas, kupił sobie, myślał, wybierał, planował, szukał. Jest ładny, umyty, przyjeżdżamy i następnego dnia... Nie w Polsce. Mhm. No właśnie, właśnie, właśnie. No właśnie, zaznaczyłeś teraz też, że i kilkukrotnie robisz to we wstępie, że zajmujesz się właśnie takim, właśnie tym autostereotypem jako zjawiskiem. Możemy powiedzieć, że z takiego kulturoznawczego w pewnym sensie, tak, podejścia na podstawie tekstów kultury, do których zaraz przejdziemy. I obserwujesz różne cechy Polaków, na przykład widzisz, że Polacy myślą, że się... Widzisz, ja nie obserwuję cech Polaków, tylko no tak, obserwuję opowieść o tych cechach. Tak, to tak, jest, przejawy to tak, tego autostereotypu, czyli w tekstach w połowie, drugiej połowie XIX wieku pojawia się, że Polacy o sobie piszą, że się nie myją, to samo się pojawia potem w późniejszych publikacjach i dzisiaj. No i że właśnie nie twoim zadaniem jest rozstrzyganie, czy to jest prawda, czy nie. Się myją, tak? Ale jednak, wydaje mi się, że pod koniec niektórych rozdziałów, na przykład kiedy piszesz o zamiłowaniu do biurokracji i o tym, że ona generalnie nie działa i tak dalej, to jednak tam się pojawiają takie słowa, że badania socjologiczne by potwierdzały, że ten stereotyp może być osadzony w prawdzie. I mam takie... I miałam takie poczucie, że jednak momentami cię korci, żeby te niektóre z tych cech stwierdzić, że no owszem, to jest, proszę państwa, autostereotyp, no ale jednak to jest prawda. No tak, czasami masz rację, czasami nie mogłem się oprzeć, to są dwa czy trzy takie momenty w tej książce. Jeden z najbardziej klarownych to dotyczy takiego elementu polskiego autostereotypu, który mówi, że Polacy nie czytają książek.
To nie jest nic nowego. To narzekanie na to, że Polacy nie czytają książek i nie czytają gazet i w ogóle generalnie nic nie czytają, to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj, to nie jest coś, co się pojawiło w PRL-u, to jest stałe narzekanie w Polaków na Polaków od przynajmniej połowy XIX wieku. I to jest dość łatwo prześledzić. Jest masa wypowiedzi na ten temat. W szczególności chętnie mówią o tym ludzie, którzy się utrzymują z pisania, ponieważ to przekłada się na ich perspektywy życiowe bardzo wyraźnie. I to akurat dysponujemy badaniami czytelnictwa, robionymi bardzo kompetentnie przez Bibliotekę Narodową, z których wynika, że tak, rzeczywiście Polacy w porównaniu z narodami o podobnym poziomie zamożności i podobnym poziomie, nie wiem, skolaryzacji, generalnie podobnymi do nas pod różnymi względami, czytają strasznie mało. I to jest fakt, to jest akurat łatwo stwierdzić. Znaczy, są też statystyki dotyczące zużycia mydła. Są też statystyki dotyczące zużycia mydła i używania szczoteczek do zębów. Też one nie są budujące. I też nie są niczym nowym. Jest taki fragment, który tam cytuję, bo to jest element polskiego też wyobrażenia, że jest brudno. Moim zdaniem to nie jest prawda zresztą, zwłaszcza teraz, może była prawda to kiedyś, ale jest taka bardzo obszerna narracja od XIX wieku właśnie, że jest błoto na ulicy, że tego błota nie sprząta, że jest brudno, że jest taki barwny opis, który tam cytuję o tym, jak przejeżdża, to jest z 39 roku z Warszawy, że jak przejeżdżają, jest tyle błota na ulicy, że jak przejeżdżają wozy albo samochody, to ono się rozbryzguje do pierwszego piętra. Tak, w tym błocie tam jest jakiś bardzo długi pasus faktycznie. Jest też, bardzo tak, jest bardzo długi i właśnie o błocie, to jest wszędzie i wszędzie jest brudno, to się lubią ludzie o tym pisać, ale na przykład jeśli chodzi o higienę osobistą, ja byłem zaskoczony, jak często to wraca, w sensie jak to jest bardzo ważny i trwały element narzekań Polaków na innych Polaków. Jest taki pasus u Bolesława Prusa, w jednej z jego kronik. On w ogóle często o tym pisze. On wraca, przez wiele lat wraca do tej kwestii właśnie, że jest tam nieschludnie, brudno, ludzie nie piorą, chodzą w nieupranych ubraniach i tak dalej. To pisze o tym wielokrotnie. Jest taki pasus, który on pisze o zębach. Właśnie, że w Polsce nawet tak zwane klasy inteligentne mają fatalne zęby i często jak się ktoś otworzy buzię, to aż po prostu strach. Jest tam taki... nawet i dotyczy to osób wykształconych, prawda? A w całym gubernialnym mieście, tam jest taki moment, który on pisze, to jest 1880, pamiętam chyba, 4 czy 5 rok, w którym on pisze, a w całym gubernialnym mieście Siedlce nie ma ani jednej porządnej łazienki. No właśnie, tych przykładów jest bardzo wiele z też bardzo różnych źródeł, bo pojawia się i... No i są teksty Dmowskiego i Piłsudskiego, z których też oczywiście się dowiadujemy, że no to nie jest tak, że autorzy, którzy mogliby pisać bardzo wiele o dumie narodowej, są faktycznie przekonani co do tego, że mamy jakieś głębokie źródła, z których możemy ją czerpać. Są teksty, i odwołujesz się do Marii Dąbrowskiej, do listów, pamiętników, też do tego, co po emigracji, też w różnych właściwie momentach historycznych pisali do domów emigranci właśnie polscy. I zaznaczasz, że na każdy z tych, że w żadnym momencie nie wybierałeś przykładów pod konkretną tezę i że na każdy z cytatów znalazłoby się 100 podobnych. I chciałam zapytać, no właściwie w jaki sposób ostatecznie wybrałeś te cytaty? Dlatego, że też to, co mnie jeszcze zaintrygowało, to to, że na przykład dowiedziałam się z twojej książki, ale to może tylko moja ignorancja, jeśli chodzi o polską popkulturę, o takiej osobie jak Ilona Felicjańska. Ja też się wtedy o tym dowiedziałem. No właśnie, więc też... Poszukiwałem, patrzyłem, jak często pojawia się cytat z Piłsudskiego, o który tutaj mi chodziło. I sprawdzałem, czy on, bo wiedziałem, że on funkcjonuje cały czas. Chodzi o bardzo nieprzyzwoity cytat, który jest przypisywany, najprawdopodobniej jest on niesprawdziwy, jest bardzo, to jest osobną i ciekawą historią, ale powszechnie przypisywany marszałkowi Piłsudskiemu. I on cały czas wraca. Ja wiedziałem, że on cały czas wraca, bo ja go słyszałem wielokrotnie, ale nie byłem w stanie sobie dokładnie przypomnieć. W związku z tym spróbowałem sprawdzić, kto się nim posługiwał i w ten sposób odkryłem panią Ilonę. Więc jeżeli chodzi o dobór tekstów,
to ja bardzo chciałem, żeby z jednej strony te cytaty były reprezentatywne, w sensie one opisywały tą cechę w sposób możliwie pełny, o którą mi chodzi, która się pojawia w wielu innych tekstach. Ale z drugiej strony, żeby to było ciekawe i żeby było zabawne, albo żeby było nawet okrutne, czy w okrutny sposób zabawne. Często tak jest. Dlatego z takim podobaniem cytuję autorów, których bardzo szanuję jako bardzo przykrych, ale zabawnych, takich jak, nie wiem, Antoni Słonimski, czy Andrzej Bobkowski, czy Kisiel. Jest ich przynajmniej kilku, tak? Boj Żeleński jest też, tak? Jest cały taki ciąg, prawda? Więc po prostu chciałem, żeby to było zabawne. Myślę, że to jest dobre, bo to inaczej to było, ta książka byłaby zbyt ponura. Gdyby ona nie była zabawna, to byłaby zbyt ponura. No, myślę, że i tak jest dość ponura, mam wrażenie. Tak, to zależy faktycznie, wydaje mi się, od tego momentu. Ja akurat też, jeżeli mogę coś polecać już do Państwu przed lekturą, to ja akurat czytałam ją w różnych takich kontekstach społecznych, na przykład w dużą część w krakowskich tramwajach, ale też w pociągach, w kolejce do lekarza, akurat tak się miałam takie sytuacje podczas ostatniego tygodnia i to było tyle ciekawe, że to są też takie sytuacje, na które bardzo często narzekamy, to znaczy akurat znowu scrollowałam wczoraj Facebooka i widziałam, że Adam Wajrak pośród swoich wielu postów dotyczących tego, że właśnie tutaj żubr, a tutaj krowa, a tutaj piękna Puszcza Białowieska, postanowił przełamać swój przyrodniczy monopol tematyczny, żeby nam powiedzieć, że wystarczy tam nawet nie porządna zima, żeby już się zaczęły pociągi spóźniać co najmniej jak za Jaruzelskiego. Albo i to jest też taki element, który od razu ożywia dyskusję. Tak, sympatyczny sposób. Dla mnie to jest też dobry, doskonały przykład na ciągłość tego autostereotypu. Nie wiem, czy pamiętają Państwo wypowiedź pani wicepremier Bieńkowskiej, bo taki mamy klimat, prawda? Pamiętacie, spadło trochę śniegu, pociągi przestały jeździć i na konferencji prasowej wicepremier Bieńkowska powiedziała, no taki mam sorry, bo taki mamy klimat, prawda? I to zestawiam z takim cytatem z Bolesława Prusa sprzed 130 lat, w którym on właśnie pisze, że bardzo często w Polsce różne niedbalstwo i zaniedbania i zwykły u nas nieporządek tłumaczy się tym, że taki mamy klimat, prawda? I to jest dokładnie to samo. Sto kilkadziesiąt lat zmieniły się ustroje i to nie jeden raz, zmieniły się rządy też nie jeden raz, zmieniły się elity też wiele razy a to się nie zmieniło. Znaczy, to jest absolutnie uderzające, jak bardzo, w jak wielu wymiarach ten autostereotyp jest utrwalony. Do tego stopnia, że możemy czytać narzekania na politykę polską, wolną Maurycego Mochnackiego, pisane zaraz po powstaniu listopadowym i one często brzmią tak, jakby były napisane wczoraj. Jeżeli przefiltrujemy ten język, prawda, którego on używa, ale te rzeczy, które on przypisuje Polakom jako wspólnocie politycznej, te cechy są bardzo podobne. No właśnie, bo ja to moje doświadczenie lektury było też o tyle ciekawe, że ja się przygotowywałam, bo to łatwo się tak na podstawie tej książki tak właśnie chcieć uzbroić. To znaczy, że czytasz o tych... jest na przykład wspaniały fragment o tym, jak się poruszają dorożki po Warszawie. I one się praktycznie w tym opisywanym fragmencie poruszają dokładnie tak jak kierowcy w Krakowie, czyli budząc lęk wśród pieszych, że tak powiem. Tak, to też jest Bolesława Prusa. On pisze, że jest strasznie dużo wypadków i zastanawia się, dlaczego na polskich ulicach polskich miast, Warszawy, on pisze o Warszawie w tym momencie, jest tak dużo wypadków drogowych, znacznie więcej, 3 czy 4 razy więcej niż w Berlinie, bo on się do Berlina odnosi. Tak, i że jak stoi policjant, to wszyscy jeżdżą spokojnie, jak nie ma policjanta, to na drogach istne wyścigi. No i właśnie to jest dla mnie taki moment, kiedy oczywiście zapala mi się ta lampka, myślę sobie, to jest, no nie wiem, gotowy post na Facebooka. Prawda? No, po prostu jeszcze tam zacytuję tego Prusa idealnie, no jutro wpadnę najpóźniej pod samochód. Ale z drugiej strony, jak byłam w tych wszystkich sytuacjach społecznych, na przykład tej kolejce do lekarza, wszyscy mili. Jechałam pociągiem w przedziałowym wagonie, co też mi się ostatnio, rzadko mi się w ogóle zdarza, bo biorę bezprzedziałowe, no, żeby też mieć
Wydaje mi się, że czasami, żeby mieć mniejszą ekspozycję na właśnie interakcje społeczne. I w tymże przedziale skończyły mi się, proszę Państwa, chusteczki higieniczne w trakcie bardzo ostrego kataru. No i tak się męczę, jadę, czytam tę książkę w ogóle też. To nie jest bardzo łatwe czytać książkę z napisem no dno po prostu jest Polska dzisiaj tak w komunikacji zbiorowej. I w pewnym momencie odwraca się do mnie pani, która siedzi obok mnie i mówi, wie pani co, bo ja nie będę potrzebować. I podaje mi pełną paczkę chusteczek higienicznych. Oczywiście to jest wszystko, to są takie dane anegdotyczne, które nie pochodzą z żadnych badań, natomiast akurat właśnie wszystkie anegdoty towarzyszące mojej lekturze jakoś tam jej przyczyły. I też tak, więc polecam takie doświadczenie. No ale moje doświadczenie jest w gruncie dość podobne. Zresztą ja opisuję eksperyment w tej książce, który może część z Państwa pamięta, który zrobiła parę lat temu redakcja Gazety Wyborczej. On polegał na zorganizowaniu samoobsługowej sprzedaży jajek. Bardzo zabawny eksperyment społeczny. Oni ustawili stoisko z jajkami i skarbonkę, czy tam pudełko, nie pamiętam, w każdym razie na pieniądze. I były tam cena i okazało się, to był bardzo zabawny eksperyment, ponieważ po pierwsze okazało się, że chyba raz tylko ktoś coś ukradł z tego, a to było w kilkunastu miastach zrobione, czy w kilku, już nie pamiętam, ale więcej niż jednym, więc tylko raz ktoś z tego ukradł, natomiast była masa opinii i nawet jak ustawiali to stoisko, to jakiś pan przyszedł do tych dziennikarzy, którzy ustawiali to stoisko i powiedział to, ja tego popilnuję, bo inaczej na pewno wszystko ukradną. I okazało się, że nikt niczego nie ukradł. W sensie, że obcujemy to cały czas fantazmatem, nie z rzeczywistością. Bo oczywiście nierzeczliwość się zdarza, ona się zdarza wszędzie, ale jest ten fantazmat, to wyobrażenie jest dużo bardziej obciążające niż rzeczywistość. Tak mi się wydaje. Teraz mam taką prośbę, żebyście sobie Państwo wyobrazili, że mija Was ktoś na ulicy Paulińskiej po drodze na to spotkanie i teraz uwaga. Polak jest religijnym, tradycyjnym patriotą, ale również nieznośnym bufonem, nielojalnym łgarzem, jest brudny, niezdyscyplinowany, nieporządny i kłótliwy. To jest jedna z takich znowu pigułkowych fragmentów dotyczących autostereotypu i teraz bardzo szczerze zapytam, znaczy proszę o szczerą odpowiedź. Kto z Państwa wyobraził sobie kobietę? Okej. To teraz przejdziemy do kolejnego, do mojego kolejnego pytania, bo ja mam od jakiegoś czasu tak, jak czytam w ogóle właściwie wszystko, że automatycznie sobie uzupełniam lektury, to znaczy zdanie dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, przeczytałabym automatycznie dlaczego Polacy i Polki tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków i Polek. No i próbowałam tak czytać tę książkę i zorientowałam się, że to jest fascynujące, ponieważ to mi bardzo nie styka. To znaczy, że te cechy negatywne, ale również te cechy pozytywne, o których też jest tutaj dosyć długi fragment. Cechy pozytywne to miałyby być te związane bardziej z taką sytuacją zrywu społecznego, czy takie bardziej odświętne, tak? Takie jak odwaga, honorowość, właśnie tak, możliwość zrywu do walki. No i ja je odbieram jako cechy przywiązane do kategorii męskich, kulturowo. To znaczy, że wyobraziłam sobie, że ktoś mówi o, czy pisze o Polce, że jest tak tutaj brudna, niegospodarna i kłótliwa. I jakoś tak z automatu poczułam, że w następnym zdaniu nie tyle ktoś mógłby jej, nie wiem, ją krytykować, tylko że zakwestionowałby jej kobiecość. To znaczy, że te cechy są tak bardzo jakby tak, cechami męskimi, że trudno mi sobie po prostu wyobrazić, czy wpisać w ten stereotyp Polkę. A z drugiej strony, że mamy funkcjonujący, no bardzo silny w kulturze obraz matki Polki. I że jak tak myślę znowu o takim stereotypie, który miałby kulturowo wpływ na moje życie i moje funkcjonowanie społeczne w Polsce,
no to byłaby ta zmęczona, ta, co już wychowała trójkę dzieci i jeszcze ogarnia tego swojego męża, który być może dysponuje właśnie tymi wszystkimi stereotypowymi cechami. No właśnie, i przepraszam, już się trochę zagalopowałam, ale chciałam zapytać, na ile twoim zdaniem być może też ten stereotyp, czy autostereotyp polski jest też sformułowany z takiej perspektywy męskiej? To jest oczywiście prawda, że on jest, że jest to bardziej o mężczyznach, siłą rzeczy. Teraz jest, teraz wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze dlatego, że Polacy, że nawet i to dotyczy autorek, których tam jest trochę, tak? Takie wielkie damy literatury, prawda? Orzeszkowa, Naukowska, Dąbrowska, pamiętam jeszcze tam różne, Gretkowska, powiedzmy, że jest to wielka dama literatury. Myślę, że spokojnie można jeszcze w ten sposób tak powiedzieć. I one wszystkie piszą o cechach polskich, ale one, tam nie ma nic specyficznie kobiecego, poza nielicznymi wyjątkami. Jest taki moment chyba u Orzeszkowej w jednym z listów, którą napisze od dziewczyny, że może bez problemu obcować z jakimiś wywrotowymi ideami i dodaje, bo ty jesteś taka polska i taka poczciwa, że nawet nic nie szkodzi, bo i tak nic nie zrozumiesz tak naprawdę. Prawda? Więc taka polska i taka poczciwa, prawda, że ten stereotyp Polki jako właśnie oddanej domowemu ognisku, ale nieszczególnie lotnej, nie jest szczególnie zainteresowany jakimikolwiek intelektualnymi, to gdzieś to tam jest, prawda? Ale to prawda, rzeczywiście jest to mało genderowa książka. Chciałbym, aby było, i to wynikało z po prostu z materiału. Ja nie miałem nic, miałem za mało, za mało mi wpadło, że tak powiem, cech, które pozwalałyby na zróżnicowanie płciowe tego obrazu. Natomiast wydaje mi się, że tak, masz absolutnie dobrą intuicję, to znaczy duża część z tych cech jest bardziej przypisana powiedzmy polskiej męskości. Tak? To znaczy, ja właśnie nie chciałam specjalnie, może to tak zabrzmiało, żebyś teraz się tłumaczył, że miałeś za mało materiału i tak dalej, i tak dalej. Było jakiś czas temu tutaj spotkanie z Jankiem Sową i Krzysztofem Wolejskim, to im owszem wyliczyłam, że mają tam 10 kobiet wspomnianych w książce i że to trochę za mało. A tutaj właśnie widziałam źródła, to znaczy jest na przykład wspaniałe... podręcznik dla jak prowadzić dobrze gospodarstwo Ciunciewiczowej. Ciunciewickiej. Bardzo ciekawa postać. Który jest... Powiedzmy, kim to był, bo podejrzewam, że większość z Państwa nie wie, ja też nie wiedziałem, dopóki do tego nie wpadłem. To była taka pani, która była żyła dość krótko, bo 47 lat. Pierwsza połowa XIX wieku, ona bodajże zmarła w 1849 roku. Chyba, i była, napisała podręcznik prowadzenia gospodarstwa domowego, gdzie się nazywa Gospodyni Litewska, i miał kilkanaście wydań, był niesłychanie popularny. Miała dość bogate życie, wychowała 5-6 dzieci, prowadziła to całe gospodarstwo i jeżeli prowadziła je tak, jak zaleca w tym podręczniku, to była to absolutnie na wzór pruski po prostu zorganizowane. Ona tam zaleca na przykład, żeby każdy garnek miał swój numer, stał w odpowiednim miejscu na półce. Tak, włącznie z takimi już ścisłymi też takim zarządzaniem czasem, to znaczy tak, kiedy co powinno czasem, być właśnie tak, myte tak, i tak dalej. Tak. I widzisz, taka absolutnie militarna dyscyplina, powiedziałbym, to musiała być strasznie twarda kobieta, takie miałem wrażenie, jak to czytałem, a to jest napisane bardzo suchym językiem i takim właśnie praktycznym. Tam niewiele jest zbędnych słów, a jeżeli są to zbędne słowa, to ona na przykład tam wkłada, że jest taki moment, bo napisze, że w Polsce to się krów nie czyści. Tam na zachodzie, u nich tam w Niemczech, to gdzieś dalej to się czyści i te krowy są zdrowsze. U nas to wszystko jest takim zwyczajnym na zaniedbaniu. I to jest wszystko powsadzane w ten taki bardzo praktyczny opis, gdzie ona mówi, gdzie jaki garnek powinien stać, prawda? Albo, że u nas to się herbata jest często zwietrzała. W Polsce jest takie zdanie jak o oparzeniu i przechowywaniu herbaty. I u nas w Polsce jest to często, czy na Litwie jest często zwietrzała, bo u nas się wszystko niedbale przechowuje. Tam jest taki moment, co napisze. W Polsce jest niedbałość jest takim prawnym elementem. No właśnie, i ja, więc
Nie tyle. Chodziło mi o to, że właśnie niewystarczająco, nie wiem, tutaj ty wykonałeś pracę przeczytania tekstów, które by na to pozwalały, tylko że w momencie, kiedy się zorientowałam, jak bardzo też ja się nie potrafię z tym jakoś odwołać, nawet właśnie tak, mówiąc potocznie, na smutno do tego autostereotypu, to pomyślałam, że być może to może też mieć jakieś przełożenie na rozwiązania, które proponujesz. To znaczy, bo tak, już pod koniec książki, teraz będzie trochę, proszę Państwa, spoilerów, ale nie zmienia to faktu, że warto ją przeczytać. Mowa jest, powiedzmy, o trzech rozwiązaniach. To znaczy tym, co moglibyśmy w ogóle z tym polskim autostereotypem zrobić. Można go potraktować tak konserwatywnie, to znaczy na modłę właśnie, no takie trochę jak proponował Dmowski czy spadkobiercy jego, to znaczy odciąć się od wpływów zewnętrznych, które nam zagrażają, skupić się na rozwijaniu polskości w naszym bezpiecznym gospodarstwie. Albo takie rozwiązanie prozachodnie, czyli właśnie stwierdzić, że no to tak właśnie wygląda ta polskość, należy to zmienić i się ucywilizować, z kolei naszą dzikość. I proponujesz też twoją strategię. Może chcesz o niej opowiedzieć? Ona nie jest, ja raczej nie proponuję, bo te dwie narracje, o których mówiłaś. Dmowski był zresztą bardzo ciekawym, bo może najpierw zacznijmy od niego, skoro przywołałaś. Jest niesłychanie interesującym przypadkiem, ponieważ jeżeli się go poczyta, to on, jego doktryna w ogóle ufundowana jest na bardzo negatywnej ocenie Polaków jako zbiorowości politycznej, społecznej. On wielokrotnie pisze właśnie, że Polacy są niezorganizowani, niesolidarni, w odróżnieniu od Żydów na przykład, którzy jego zdaniem są zawsze solidarni. I że jesteśmy niecywilizowani. I to pisze ojciec polskiego nacjonalizmu nowoczesnego, prawda? Natomiast on, dla niego ta negatywna samoocena jest punktem wyjścia do przedstawienia pewnej recepty, pewnej doktryny politycznej. Ta doktryna mówi tyle, że powinniśmy przyjmować z zagranicy wpływy, które płyną do nas od obcych w ogóle, obcych, tych obcych wewnętrznych, czyli od Żydów, których w ogóle nie ma nic dobrego do powiedzenia, i od których powinniśmy się uczyć solidarności właśnie grupowej, zwłaszcza sprawności, organizacji i tak dalej, zapobiegliwości. No to są wszystkie cechy, które Dmowski przypisuje Żydom i których jego zdaniem Polacy nie mają kompletnie. I właśnie dlatego, ponieważ ich nie mają, powinniśmy odciąć się od wpływów żydowskich, tak? Bo one są dla nas zgubne. Jest taki fragment, który on pisze o wpływach liberalizmu zachodniego i mówi, że liberalizm to jest doktryna silnych. Na liberalizm mogą sobie pozwolić te społeczeństwa, które są silne, bogate i dostatnie, bo im nie szkodzi wewnętrzny spór, wewnętrzny kłód. My powinniśmy być zjednoczeni, solidarni i mowa jest nawet nie tyle o odcięciu się od zewnętrznych wpływów w ogóle, tylko o ich selekcji. To jest stały motyw. To znaczy my przyjmujemy, mówiąc w największym uproszczeniu, no chcemy zachodnie autostrady i chcemy zachodnie fabryki i zachodnie inne rzeczy, ale nie chcemy na przykład małżeństw jednopłciowych, prawda? To przekładając już tą doktrynę, czyli chcemy mieć technologię zachodnią, ale nie chcemy zachodniej zgnilizny, w cudzysłowie, moralnej. I to jest Dmowski. I recepta jego spadkobierców do dzisiaj, zresztą nie musimy daleko szukać, wystarczy włączyć telewizję polską, no jest dokładnie taka sama, tak? Nic się nie zmieniło. Ona jest oczywiście ubrana w inny język, ale jakby idea jest bardzo podobna. I druga alternatywna strategia, o której mówiłaś, to jest strategia, która mówi, receptą na słabości życia społecznego w Polsce jest prosta. To znaczy, że my musimy zbliżyć się pod różnymi względami do krajów, które to życie społeczne mają zorganizowane lepiej. W tym wypadku dla Polaków były to zawsze kraje zachodnie. Naszym punktem odniesienia były zawsze Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale i Stany Zjednoczone. I to widać bardzo wyraźnie w tej książce. Znaczy, jeżeli Polacy się porównują, to porównują się z tymi krajami. I w związku z tym no, trzeba te wzory importować, prawda? I to jest strategia, która też jest bardzo żywa w Polsce, jako pomysł na Polskę w ogóle, taka occidentalizacja. My sobie to przyjmujemy te wzory i organizujemy różne rzeczy na wzór zachodni. I to są dwie,
powiedziałbym, takie fundamentalne strategie na bolączki życia społecznego w Polsce. Przy czym, co jest ciekawe, one, przynajmniej sądząc po tych tekstach, które ja czytałem, wychodzą z bardzo zbliżonej diagnozy tego, jakie są cechy polskiej zbiorowości. To znaczy brak solidarności, nieżyczliwość, nie wiem, nieumiejętność organizacji i tak dalej. Te zarzuty można znaleźć zarówno w tekstach ojców Ruchu Narodowego, czy to jest u Popławskiego, czy u Balickiego, których tam zresztą cytuję, czy u samego Moskiego. I oczywiście można je znaleźć w różnych tekstach, nie wiem, u Daszyńskiego na przykład. To jest dokładnie ten sam, no, w warstwie opisu to jest bardzo podobne. Oczywiście jest inna recepta. I teraz ja nie mam żadnej recepty na to, co zrobić, co z tą Polską, żeby zacytować klasyka. I nie mam na to żadnej recepty. I w tej książce jej tu nie ma oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że istnieją pewne sposoby. Mi przeszkadza ten negatywny autostereotyp jako fakt społeczny. Uważam, że on utrudnia życie w Polsce, bo negatywne wyobrażenie o sobie samych jest też faktem społecznym. Jest takim samym faktem społecznym, ponieważ wytwarza pewne oczekiwania dotyczące tego, jak przebiegają interakcje pomiędzy ludźmi. I jeżeli... I co więcej, to się reprodukuje, to znaczy jako struktura funkcjonowania społeczeństwa się reprodukuje. To obserwuję teraz na przykładzie mojego syna, który ma 13 lat i chodzi do szkoły podstawowej, 12 bardziej, 12,5, chodzi do szkoły podstawowej i on na wejściu w tej szkole uczył się polskiego stosunku do instytucji. Tak, że instytucje są wrogie, nieżyczliwe, odległe, że instytucje same nie stosują się do reguł, które ustalają wcześniej. On to już wszystko wie. On ma 12,5 roku i on nawet nie potrafi tego zwerbalizować, ale on już wie, jak to działa, nie? To było jego doświadczenie szkoły? Czy to tak, było... dość przyzwoitej szkoły, zwykłej publicznej szkoły w Warszawie, która z jednej strony różnych rzeczy uczy go dobrze, mam wrażenie, i dość dużo od niego wymaga, a z drugiej strony jako otoczenie społeczne jest kompletnie czymś bardzo źle wpływającym. W sensie jako instytucja. Bardzo autorytarna właśnie, nieszczególnie godna zaufania i tak dalej. To jest bardzo dobry, jeszcze jeden przykład powiem. No, jeżeli zakładamy na wejściu, że ludzie są ogólnie w Polsce nieżyczliwi, no to sami się tej rzeczywistości nie spodziewamy. Jest znacznie trudniej jej udzielać innym, bo to jest wtedy takie bezinteresowne, to nie jest wymiana, tylko to jest wtedy dar, prawda? To jest trudniejsze. I w związku z tym ten negatywny autostereotyp jest dla mnie bardzo obciążającym interakcje społeczne w Polsce faktem, sprawiającym, że one są gorsze i mniej satysfakcjonujące niż mogłyby być. No i teraz oczywiście, co z tym można zrobić? No, można go spróbować, proponuję tam dwa rozwiązania. Jedna to jest strategia indywidualna, czyli po prostu starać się zachowywać w sposób niezgodny być z tym stereotypem. Miłym dla innych ludzi. Tak, być miłym. Nie, to jest trudne bardzo. Ja nie wiem, państwo próbowaliście, ale ja próbowałem i to nie wychodzi zawsze. Nie. Więc to jest jedna strategia i ona może się wydać dość banalna, ale ja chciałbym ją traktować serio. I druga to jest strategia makro, powiedziałbym, to znaczy co można zrobić na poziomie instytucji. Można zrobić dość dużo. Była taka próba podjęta za rządów w schyłkowej fazie rządów Platformy Obywatelskiej. To ja się może część Państwa pamięta, z czekoladowego orła. Pamiętacie czekoladowego orła? Idea czekoladowego orła była taka, żeby Polacy poczuli się lepiej ze sobą. I żeby było takie właśnie stworzenie patriotyzmu radosnego. To znaczy, byśmy akceptujący. I to oczywiście skończyło się jakąś absolutną karykaturą. Jest przezabawne, jeżeli chcecie, to poszukajcie w internecie, bo to jest bardzo pouczające. I była taka ceremonia z tym czekoladowym orłem, bodajże na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie był Komorowski, jakiś różni dygnitarze, był redaktor naczelny Gazety Wyborczej Jarek Kurski, tam różne inne takie osoby. I oni wszyscy mieli wrażenie, że zachowują się tak, jakby po pierwsze nie wiedzieli, co ze sobą zrobić kompletnie, a po drugie nie wiedzieli, po co się tym znaleźli. I w zasadzie to było trochę tak, jak w kościele, kiedy jest mowa, przekażcie sobie znak pokoju. To trochę tak, trochę tak wyglądało. Nie? I
I to było oczywiście przedsięwzięcie, które miało szczytne intencje i było kompletnie nietrafione. Mamy nowy, no już też nie taki nowy rząd, i który ma swój pomysł na to, bo co jest ciekawe, na poziomie diagnozy mam wrażenie, że aktualna władza ma, rzeczywiście diagnozuje problem, to znaczy mówi, że Polacy, tylko wyraża go swoim językiem, mówi o mentalności postkolonialnej na przykład. Jarosław Kaczyński mi mówi, różni inni ludzie związani z PiS-em, myślący o tym mówią. Mówią o tym właśnie niewolniczym naśladowaniu Zachodu, uzależnieniu mentalnym, takim braku dumy, braku satysfakcji z własnych osiągnięć. Jedną z obietnic PiS-u jest przecież to właśnie, że my powstaniemy z kolan, prawda, więc w związku z tym odzyskamy tą naszą dumę i tak dalej. I teraz co jest na poziomie diagnozy, bym powiedział, że to jest dość bliskie, to znaczy, że jest tutaj obserwacja, że coś jest nie tak z życiem społecznym w Polsce. Nie? Trzeba je zorganizować, trzeba je jakoś poprawić. Ale jaka jest recepta? I recepta tej władzy, okej, to już nie jest orzeł czekolady, tylko to jest polityka historyczna, prawda? Czyli korona królów, żołnierze wyklęci i wszystkie te, prawda, akademie, IPN-y i tak dalej. To jest ta recepta. Więc my się mamy uczyć dumy, wspominając, nie wiem, wspominając bitwę pod Wiedniem, bitwę warszawską, właśnie żołnierzy wyklętych. No i cała jest galeria tych. No i teraz też od niedawna stając się forpocztą tutaj na przykład energetyki, czy przepraszam, samochodów elektrycznych i takiego. Okej, ale to wychodzi gorzej, jak wiadomo, nie? Bo trzeba coś zrobić z realnym światem. Zmiana, to, ale to nie jest takie proste już. Ale opowiadanie, stawianie pomników i opowiadanie o wielkości minionej to jest dość bezpieczny i łatwy sposób. Więc. I to też wydaje mi się jest nietrafione, to znaczy to jest próba budowania dumy na tych cechach, z których Polacy generalnie i tak u siebie, jak wynika z badań, jest w tej książce mojej jest cały rozdział poświęcony badaniom socjologicznym, nie tyle tekstom, ile badaniom ilościowym, które po stronie tam omawiam. Więc jak wynika z badań, Polacy generalnie postrzegają te cechy, o których PiS mówi, że powinniśmy być z nich dumni, postrzegają pozytywnie, a tak już to robią. To znaczy, jeżeli popatrzymy na strukturę tego to jest dość trwała, tych cech ocenianych pozytywnie, no to się ocenia bohaterstwo, patriotyzm, rodzinność, religijność i gościnność. To jest taka. I to są te rzeczy, jak się pyta, z czego pyta się ankietowanych, z czego, jakie cechy są takie najlepsze, z których oni są najbardziej dumni, to oni z reguły to wymieniają, prawda? Waleczność, no właśnie bohaterstwo w sensie militarno-wojennym. A jeżeli się pytasz, czego nie są dumni, no to jest cała lista cech cywilnych, powiedziałbym, czyli właśnie niesolidność, nierzetelność, nierzeczliwość, złe zarządzanie, niedbałość, nieprzestrzeganie procedur, nieplanowanie w czasie, zazdrość, zawiść, jest tego strasznie długa lista, prawda? I to jest, w związku z tym ten projekt PiS-u wydaje mi się budowany właśnie na czymś, co jest chybione. Znaczy, jak gdyby jest pewna wizja problemu i kompletnie chybiona recepta. No tak, i ty proponujesz zmiany skryptu. Są kraje, którym się to udało, tak? I to są z reguły kraje, które odniosły sukces cywilizacyjny. I oczywiście można się zastanawiać, co tu było skutkiem, a co było przyczyną. Jest ogólnie stwierdzoną zależnością, którą widać w tych badaniach, że narody, które są bogatsze i narody, które odniosły sukces cywilizacyjny, powiedzmy w szerokim sensie tego słowa, myślą o sobie lepiej. Znaczy im, kto jest biedniejszy i bardziej doświadczony przez historię, to jeszcze ocenia sam siebie gorzej. No, jeżeli się chwilę nad tym zastanowimy, tylko rozmawiałem o tej książce z takim moim znajomym profesorem socjologii, to on mi powiedział, no jasne, no przecież dlaczego Polacy mają myśleć dobrze? No byliśmy kopani przez 2 stulecia, no nic dziwnego, to dla niego w ogóle to nie było zagadnienie, prawda? Powiedział, że to jest oczywiste, że jeżeli ktoś dostaje po głowie od historii przez 200 lat, to myśli o sobie źle. No.
No więc w momencie, w którym przestajemy myśleć o sobie, przestajemy dostawać już po głowie od historii, no to ten autostereotyp pewnie będzie ulegał pozytywnej ewolucji i myślę, że ślady tego już widać bardzo wyraźnie, w szczególności jeżeli mowa o stosunku do pracy. To jest taka zmiana, którą ja tam bardzo wyraźnie widać w tej książce. Przez od początku XIX wieku do mniej więcej, myślę, no nie wiem, przełomu tego stulecia, Polacy mówili o sobie, że nie potrafią pracować. Narzekania na niesolidność, właśnie nierzetelność, niedbałość, lenistwo polskich pracowników są w XIX wieku, są w dwudziestoleciu międzywojennym, są w PRL-u i są na początku, w latach 90., gdzie to się powoli zaczyna zmieniać. Teraz tego już zupełnie nie ma. Więc Polacy generalnie mówią, i to widać w badaniach ilościowych już się pojawia, pracowitość jako cecha przypisywana polskiej zbiorowości. No. Pojawia się, i to jest ciekawe, bo widać to przejście, to znaczy pojawia się lenistwo jako cecha przypisywana polskiej zbiorowości i pojawia się równocześnie pracowitość jako cecha przypisywana polskiej zbiorowości. I chyba też pojawia się ten ślad refleksji właśnie z tego upragnionego zachodu, to znaczy takie pochwały od zagranicznych pracodawców, że Polacy są dobrymi pracownikami. Tak, to jest świadectwo, to jest w ogóle bardzo ciekawa cecha, którą też, o której też też jest dużo narzekań na nią, to jest, że Polacy uwielbiają się przeglądać w lustrze ocen z Zachodu. Jeżeli to dotyczy bardzo różnych sfer życia, jest taki fragment chyba z Sienkiewicza, nie pamiętam, z Przybyszewskiego, który tutaj cytuję, kiedy on mówi, że Polacy doceniają swoich wielkich artystów dopiero wtedy, kiedy oni zyskają uznanie na Zachodzie. I nie ma lepszej sposobu na zdobycie sławy w Polsce, i to jest jedyny sposób na zdobycie sławy w Polsce, to jest zdobycie sławy na Zachodzie, i potem przyjechanie tutaj i wtedy natychmiast ta wielkość jest uznawana. A jak ktoś jest wielki na rynku lokalnym, to się nigdy nie doczeka powszechnego uznania. I tak samo jest z ocenami dotyczącymi, znaczy oceny wydawane przez obcych są z automatu, nadaje im się wyższy status. Wrócimy do zmiany skryptu? Czyli tak, wróćmy do zmiany skryptu. I ta zmiana, na przykład, ona się może odbywać. Dla mnie jednym z takich przykładów jest Korea Południowa, która jeszcze 100 lat temu była Koreańczyką. Koreańczykom przypisywano na przykład, są bardzo takie kwieciste opisy, zrobione przez ludzi z zewnątrz, ale w którym mówiono, że na przykład to jest naród, który nigdy nie będzie w stanie obsługiwać zaawansowanej maszynerii, prawda? Albo że to jest naród, który się do niczego nie nadają, nie są w stanie pracować, siedzą całymi dniami przed swoimi nędznymi chatkami i tylko palą fajki, prawda? Masa jest takich opisów, to jest zaledwie 100 lat temu. No a dzisiaj jest to, no wiemy, prawda, jest to jeden z krajów, który odniósł spektakularny sukces ekonomiczny i który jest potęgą eksportową, który też myśli o sobie lepiej w związku z tym, tak? Więc więc to jest jeden przykład, a drugi przykład to jest takiej strategii, powiedziałbym, edukacyjnej. I tutaj też są przykłady zagraniczne, są też tak wzory zagraniczne, która jest chyba najciekawsza i najtrudniejsza zarazem w realizacji. To znaczy, ja tam piszę o Singapurze, gdzie się uczy dzieci od początku zaufania do instytucji, zaufania do państwa, tego, żeby byli sami uczciwi, rzetelni, punktualni i oczekiwali tego wszystkiego, nawet nie tyle oczekiwali, spodziewali się tego od innych, prawda? I to w ten sposób z kraju, który był, który w momencie uzyskania niepodległości był, w ogóle wiele osób wątpiło, wielu analityków wątpiło, że on przetrwa jako niepodległe państwo, prawda? Był to mały, bardzo biedny, małe, bardzo biedne miasto, państwo, skorumpowane, uważające się za skorumpowane. Teraz stał się przykładem też sukcesu i kraju, który, w którym ludzie, no właśnie, no, mają pozytywne wyobrażenie o swoich cechach, o cechach społeczeństwa jako całości, tak? Także to są rzeczy, które morał jest, ja nie mam tutaj konkretnej recepty, ale morał jest taki, że po pierwsze trzeba to zdiagnozować jako problem, po drugie skoordynowanym wysiłkiem można doprowadzić do przynajmniej częściowej zmiany. Tak? Ja nie mówię nie oczekiwam niczego radykalnego i myślę, że wraz ze zbliżaniem się Polski gospodarczo i cywilizacyjnie do Zachodu opinia Polaków o sobie samych będzie się poprawiać.
A czyli ten neogenerytywny stereotyp będzie się cofał, ale sądzę, że z tym można bardzo dużo zrobić też. Świadomy wysiłek ze strony rządzących, ale nie w postaci produkowania orła z czekolady, tylko czegoś bardziej z sensem. Myślę, że to, czy ten negatywny stereotyp będzie się cofał, to faktycznie jest takie bardzo interesujące pytanie, też w kontekście cytatów z Szczerka, Springera i Olszewskiego, których to jest bardzo ciekawe, bo u młodszych z lubością autorów jadą po tym strasznie, tak. A u młodszych autorów ta niechęć ma w bardzo dużym stopniu charakter estetyczny. Powiedział, że ona się pojawia. Mówienie o tym, że Polska jest brzydka, jest, pojawia się, to ma też długą bardzo historię, ale mam wrażenie, że poza z wyjątkiem pewnie Tyrmanda, który był bardzo wrażliwy na kwestie estetyczne, tam są w tej książce takie cytaty z jego powieści, gdzie on pisze z absolutnym obrzydzeniem o takiej kulturze życia w Polsce, takim po prostu pochodzącym z trzewi. To trzeba przeczytać, tak? Jest taki moment w jego powieści Życie towarzyskie uczuciowe, w którym on właśnie, bohater powieści, przychodzi do baru gdzieś w Warszawie i ten bar jest absolutnie obrzydliwy. Wszystko jest przesiąknięte zapachem jakichś tam petów, tłuszczu, źle przetrawionego alkoholu. Ci ludzie są szarzy, w beretach z antenką, z jakimiś... absolutnie jest to straszne i widać, Bo bohater powieści, który jest alter ego samego Tyrmanda, mówi, no a mnie interesują kolory skarpetek, czy jestem najlepszym znawcą, ja nie mam co szukać w tym kraju w ogóle, nie jestem w stanie tutaj żyć. Nie? Więc ten odruch estetyczny jest niesłychanie obecny, widziałem go u młodszych autorów. Tutaj jest też dość dużo cytatów i one są bardzo, bardzo brutalne. O tym, że w Polsce i na przykład miasta są brzydkie, to się pisze od bardzo, bardzo wielu lat. Nie wiem, czy jest to Prusa, wcześniej różnych innych autorów, właśnie, że jest błoto, że zła architektura, że chaos przestrzenny. To nie trzeba było Springera. Znaczy, to jest dużo starsze, tak? W sensie to nie ma. Ale taki odruch właśnie takiego obrzydzenia płonącego jest bardzo, jest, mam wrażenie, świeży. Dobrze, może w takim razie oddamy teraz głos publiczności, a przynajmniej się na ten głos otworzymy. Czy już się pojawiły jakieś pytania, a może się chcecie Państwo odnieść, albo czujecie ten autostereotyp, nie czujecie, uważacie, że to nie jest stereotyp, tylko prawda i właściwie po co właściwie... przepraszam, i... Miałem wielokrotnie takie reakcje właśnie, że ale mówi moja mama mi napisała tą książkę, napisała mi mailą, ale ty cały czas piszesz autostereotyp i autostereotyp, ale to jest czysta prawda. A może jakieś jeszcze rozwiązania? No, ja mogę mówić dalej, bo ja na fali tych moich zagwostek genderowych zaczęłam się zastanawiać, czy poza tym, że być może po prostu, że we mnie w ogóle nie ma potrzeby obalania tego autostereotypu. Natomiast, no dlatego, że tak jak ja się absolutnie zgadzam, że on wpływa na nasze relacje społeczne w taki sposób, że ja mogę założyć, czy inne osoby, tak, mogą zakładać, że no właśnie, w jakiejś sytuacji nic się nie uda, albo że nic nam się nie uda załatwić w urzędzie, albo że to będzie nie wiadomo ile trwało i tak dalej, i tak dalej. Tylko że dla mnie teraz silniejszą... inaczej, jak idę do urzędu w tym momencie i chociażby, nie wiem, czy do sądu i obsługuje mnie urzędniczka, od bardzo, bardzo dawna nie miałam żadnego negatywnego doświadczenia. Czy to w urzędzie miejskim, czy w sądzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pewne lęki, które mam w interakcjach z innymi przedstawicielami polskiego społeczeństwa,
bardzo mocno są związane z no, patriarchalną kulturą. To znaczy, tak, jakby to jest dla mnie ta podstawa, czy ta przesłanka, która mam wrażenie bardziej na to wpływa, czy jakoś się cieniem kładzie na moje relacje społeczne, niż to, czy no właśnie, niż ten autostereotyp jakby samego Polaka. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. No, ale to nie jest tak, że ty byś chciał przeczytać inną książkę trochę, to znaczy o nie, dla mnie ta książka... Poczekaj, no. Bo to jest absolutnie, że tak powiem, uprawniony pomysł, nie chcę go, tylko to jest trochę inny pomysł, to znaczy rzeczywiście wymiar genderowy jest, uważam, w tej książce, którą napisałem i być może powinien być bardziej podkreślony. Być może powinienem to rzeczywiście jakoś zróżnicować. To jest bardzo trafna uwaga. Natomiast rozumiem, że ty chciałbyś przeczytać książkę o takim, chciałbym, węźle pomiędzy tymi negatywnym wyobrażeniem i patriarchatem, tak? W sensie to jest takim przecięciu. To znaczy, nie, wiesz co, ja całkiem szczerze, ja się bardzo cieszę, że ja przeczytałam właśnie tę książkę, bo ja po prostu dzięki temu zaczęłam się zastanawiać w takim razie, o jakie cechy autostereotypu ja chciałabym to uzupełnić. To znaczy, że w takim razie być może w tej warstwie edukacyjnej, którą ty proponujesz, mi by zależało na wprowadzeniu herstorii. To znaczy, że mamy w tej historii, która była powodem stworzenia tego autostereotypu, czyli w tej historii zaborów, w tej historii nieudolnego tworzenia państwa, z której Polacy wyszli z takim poczuciem, bo tym rozumiem jest podszyty też ten autostereotyp, z takim poczuciem porażki. Znaczy przez tak strasznie dużo czasu nam nie wychodziło i to był taki trud. I w tym samym czasie mamy historię, znowu, tak, jakby też pewien mit, historię kobiet, które zostawały na tych majątkach i zarządzały tym gospodarstwem, tak jak pani Ciundziewicka, która jest jakąś mistrzynią organizacji, które wkładały bardzo dużo wysiłku i tak dalej, i tak dalej. I te postawy tak samo mogłyby się przekładać na ten autostereotyp, rozumiesz? A z drugiej strony mieliśmy mężczyzn, którzy nie mogli płacić alimentów, bo szli walczyć o Polskę, żeby... Jasne, zacytować, znaczy, klasyka. Więc ja wcale, wiesz, nie miałabym ochoty przeczytać kolejnej książki, która mówi o tym, że stereotypy są również warunkowane płciowo, znaczy są o tym różne opracowania. Dla mnie naprawdę jakby to było, to repertorium było inspirujące, też dlatego, że wydaje mi się, no, że jest bardzo możliwe, że po prostu wielu przekazów od kobiet na przykład nie ma, ponieważ nie miały aż takiego dostępu do uczestnictwa w kulturze. Tak, no, więc oczywiście, jakby, że znowu, tak. To nie? Znaczy, jeżeli się pisze o Polakach jako wspólnocie politycznej, no to bardzo długo, przez cały wiek XIX i wydaje mi się dużą część XX, no to jest wspólnota mężczyzn przede wszystkim. To znaczy ta wspólnota polska, wspólnota polityczna, to jest wspólnota mężczyzn. Oni są tutaj aktorami głównymi. No, kobiety mają przypisaną rolę właśnie, nie wiem, matki Polki, która będzie dbała o gospodarstwo, kiedy mąż pójdzie, będzie na Syberii, powiedzmy, czy tam siedział w jakichś innych kazamatach. Więc oczywiście masz rację i myślę, że to by było bardzo ciekawe. I teraz, kiedy o tym mówimy, to żałuję, że oczywiście tego nie, myślę, że rozdział o genderowym zróżnicowaniu tego autostereotypu byłby bardzo wskazany w tej książce. Jakbym robił drugie wydanie, to pewnie bym spróbował go napisać. Ja bym też bardzo chętnie przeczytała, co nie oznacza, że uważam, że bez tego jest ta książka niepełna, tak jak mówię. Okej, czy pojawiły się może jakieś pytania? Słucham. Więc ja to mam takie pytanie. Jak pana zdaniem na mentalność Polaków, czy na ich stosunek do Polski wpłynęły wydarzenia historyczne. Mam tu na myśli między innymi II wojnę światową i okres PRL-u, które czy ten okres jakoś nie wpłynął pana zdaniem na mentalność Polaków? A może tych źródeł należy się doszukiwać nieco później. Niechęć Polaków do swoich rodaków, do swojej ojczyzny, to może jest efekt tego, co się działo już po tak zwanej transformacji ustrojowej od lat 90.
w książce ten temat jakoś został poruszony? To jest tak, że jedną z tez dotyczących pochodzenia tego negatywnego autostereotypu, tych negatywnych cech, mam dwie hipotezy dotyczące tego, skąd one są dość oczywiste, dotyczące skąd, jakie są jego źródła. Pierwsza hipoteza mówi, że jest to efekt historycznej traumy. Myśmy dostawali po głowie, przegrywaliśmy systematycznie przez lat blisko 200. Mieliśmy bardzo trudny, przechodziliśmy jako społeczeństwo, jako naród, jak pan woli nazywać, bardzo trudny okres, który był przede wszystkim okresem porażek. Cały wiek XIX, kiedy ten autostereotyp się ukształtował, był pasmem porażek dla Polaków. Kolejnych przegranych powstań, kolejnych nieudanych prób, przekonania, że odstajemy coraz bardziej od tego cywilizowanego zachodu, prawda? Tylko tutaj jesteśmy, wtapiamy się w Rosję, tą taką przepastną azjatycką. Azja się zawsze kojarzyła negatywnie. I teraz nie ma nic zaskakującego w tym, że ofiara, to jest znana prawidłowość psychologiczna, ofiara, która często przypisuje swoje te nieszczęścia, które ją spotykają, jakimś swoim wadom domniemanym albo prawdziwym. I myśli sobie, i w związku z tym ta refleksja często przebiegała tak, że myśleliśmy sobie, przegrywamy, ponieważ jesteśmy, nie wiem, źle zorganizowani, kłótliwi, nierzetelni i tak dalej. I ten, krótko mówiąc, pierwsza hipoteza dotycząca pochodzenia tego autostereotypu brzmi, że jest to efekt historycznej traumy. Wielotrwającej, bardzo długi okres. To jest pierwsza hipoteza. Druga hipoteza mówi, że jest to efekt, niewykluczająca się z pierwszą zresztą, mówi, że jest to efekt konfrontacji z Zachodem. Polacy, to widać bardzo wyraźnie w rozdziale, jest tam cały rozdział o emigrantach, bardzo ważny w tej książce, o świadectwach emigrantów. Ludzie jadą na Zachód i potem opisują Polskę z perspektywy swoich doświadczeń funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, w Francji, w Niemczech, prawda, w krajach bogatych i przodujących cywilizacyjnie. No i oczywiście oceniają z tej perspektywy Polskę źle, ogromnej większości. I konfrontacja kraju biednego i peryferyjnego z cywilizacyjnym centrum powoduje takie efekty. No, to nie jest zaskakujące. No, są dużo bogatsi i różne, i w związku z tym różne cechy polskie są postrzegane jako gorsze, albo wyobrażanie, pojawia się to wyobrażenie polskości się pogarsza. Więc to jest hipoteza numer dwa. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, pytał panu PRL i okres transformacji. A to, co jest bardzo ciekawe, to jest, i co było dla mnie zaskoczeniem, to jest to, że PRL absolutnie nie odbiegał pod tym względem w te teksty, które ja czytałem. I to wyobrażenie absolutnie nie uległo żadnej ewolucji. Ono zaczęło się mieć dopiero w latach 90. Pod pewnymi względami, ale tylko pod pewnymi względami. I jeżeli chodzi o narzekania na przykład na jakość biurokracji, na nieżyczliwość wzajemną, na zazdrość, na tak zwane polskie piekło, to wszystko, i teksty z PRL-u można traktować, i teksty z dwudziestolecia można traktować zupełnie wymiennie. Nie ma tutaj absolutnie żadnej różnicy. Z tej perspektywy, na poziomie, tak powiem, stosunków międzyludzkich, Polska Ludowa była ewidentnie arcypolskim krajem. Nie była żadną narzuconą okupacją, tylko po prostu różne cechy polskiego życia społecznego okazały się dużo trwalsze niż zmiana ustroju. Jeżeli chodzi o transformację, no to mam wrażenie, że też jest imponująca stałość. Ten polski autostereotyp cechuje imponująca stałość. Zmiana dotyczy stosunku do pracy, o czym już wspominaliśmy tutaj, prawda? I zmiana jeszcze jedna, o której tam piszę, i ona być może rzeczywiście zaszła głównie w okresie Polski Ludowej, to jest taka eliminacja z tego wyobrażenia Polaków o sobie, z siebie samych, cech, które były wcześniej przypisywane kulturze szlacheckiej, czy warstwie szlacheckiej. To znaczy stereotyp szlachcica był właśnie taki, że to jest osoba, która ma pewien wdzięk, pewną ogładę, pewną lekkość, nawet jeżeli na niczym się nie zna tak naprawdę, no to jest przynajmniej miły w obejściu i umie, prawda, nie wiem, 100 figur Mazura i jeździć konno i strzelać i mówić po francusku.
chociaż nie umie zarządzać swoim majątkiem, co też było elementem tego stereotypu. Więc te cechy, ta pewna lekkość właśnie szlachecka, o słomiany zapał, one w obrazie znikają w okresie, już są w odwrocie w okresie dwudziestolecia i znikają w okresie Polski Ludowej w zasadzie całkowicie. Natomiast to jest jeszcze osobna kwestia, to jest klasowość tego, o której nie mówiliśmy tutaj, tego wyobrażenia samych siebie. One oczywiście elity, jak być może wspominałem, elity i lud myślą z grubsza to samo, ale inaczej rozkładają akcenty i jedną z najbardziej uderzających cech powtarzanych wielokrotnie od XIX wieku i w tym wyobrażeniu, w tym narzekaniu na Polskę, była, że Polska, to pojawia się taka opinia u bardzo różnych autorów, w bardzo różnym politycznym temperamencie i autorek, że Polska jest społeczeństwem głęboko niedemokratycznym. Że są w nim ogromne przepaści pomiędzy elitami i ludem, ogromne dystanse społeczne pomiędzy... Ja przygotowując się do pisania tej książki, odkryłem jako pisarza Władysława Orkana, który jest kompletnie zapomnianym autorem. On był synem Drwala z Podhala, wychował się w bardzo biednej rodzinie i był niesłychanie wrażliwy i na kwestie wsi i ludu polskiego. Był takim, prawda, są bardzo poruszające opisy u niego. Takiej właśnie, jest taki cytat, który tam wykorzystuje jako tytuł rozdziału, że polski inteligent z miasta to przyjeżdża na wieś jak do kraju Zulu, czyli Zulusów, prawda? I że jest taki dystans mniej więcej pomiędzy... Więc cechą stałą przypisywaną polskiemu społeczeństwu przez nas samych było przekonanie o jego głębokiej niedemokratyczności. Nie tyle na poziomie instytucji, nie tego, że nie wiem, są wybory, czy tam każdy może wystartować, każdy może założyć partię i tak dalej, tylko na poziomie życia społecznego. No i też tej pogardy właśnie zawartej. I pogardy wzajemnej, to znaczy pogardy elit wobec ludu, któremu elity przypisują takie cechy właśnie jak takie ponurą zawziętość, ciemnotę, przywiązanie do wartości materialnych, pazerność, taki kompletny brak jakiegokolwiek urody życia, że tak powiem. A z drugiej strony lud pisze o elitach właśnie, że są odległe, skorumpowane, nieuczciwe, nieudolne, wpatrzone w zachód. Tak ten dialog wygląda z grubsza. Miły bardzo. Czy może jeszcze jakieś pytanie? Daję mikrofon, ponieważ mamy streaming. Moje pytanie było takie, z której epoki pochodzi najstarszy tekst cytowany w książce, literacki albo jakieś świadectwo pokazujące ten autostereotyp? Czy to jest XIX wiek, jeśli dobrze zrozumiałem, czy wcześniejsze teksty też się pojawiają? Pojawiają się parokrotnie teksty wcześniejsze, ale okres staropolski mnie nie interesuje, ja się nie zajmowałem nim. Pojawia się tam najstarszy tekst, jest chyba XVII-wieczny, jeśli dobrze przypominam. Mam wrażenie, ale niby trochę tych tekstów przeczytałem przy okazji, ale nie chciałem już o tym pisać, ponieważ nie czuję się wystarczająco kompetentny, nie przeczytałem ich wystarczająco wiele. Ale moje wrażenie było raczej takie, że autorzy staropolscy podchodzą do, opisują różne cechy, wymieniają różne cechy, które przypisują Polakom jako zbiorowości, ale oni je afirmują, to znaczy oni odnotowują, że Polska jest innym krajem, a Polacy są innym społeczeństwem niż Francuzi czy Niemcy, ale oni są często z tej inności dumni, uważają za powód do dumy, a nie do wstydu. To się zaczyna zmieniać dopiero w XVIII wieku. Jest oczywiście połączone z klęskami i z poczuciem narastającego dystansu cywilizacyjnego, który nas dzieli od Niemiec już nawet. Co dopiero mówić o Francji czy Anglii. Ale to jest moja intuicja. Nie mogę tego powiedzieć z przekonaniem, bo zbyt niewiele tego czytałem. Większość tekstów, z których korzystam, pochodzi od drugiej połowy. Jest sporo tekstów z pierwszej połowy XIX wieku, ale nie bardzo dużo. Najwięcej z drugiej połowy XIX wieku i późniejszych.
myślę, że teksty współczesne mogłyby być bardziej reprezentowane, takie zupełnie aktualne, ale też zależało mi na pokazaniu ciągłości, dlatego też oscylowałem w naturalny sposób w stronę tekstów starszych, które są często niepamiętane, nieczytane, gdzieś spoczywają w zakurzonych bibliotekach i pomyślałem, że bardzo warto je odkurzyć. Dlatego jest tam cały rozdział o Bolesławie Prusie w tej książce, który moim zdaniem powiedział o Polakach absolutnie wszystko. Już nie można dodać do tego. Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie z tych kronik mogły być po prostu przedruki inkognito. Całą książkę można było zrobić. Tą właśnie książkę na podstawie kronik tygodniowych Prusa. Okej. I ja mam jeszcze... O! Czy w trakcie prac nad książką natknął się pan może na, nazwijmy to, twórczość takiego internauty posługującego się nickiem Testowiron? Nie, a niech mi go pan przybliży. No jest to, jego filmy często w bardzo niewybredny i wulgarny sposób powielają te stereotypy, które tutaj były przedstawione. No i jest to też poniekąd ciekawe zjawisko z tego powodu, że ma on swoją rzeszę, pewną rzeszę fanów, tak? I mimo tego, że no, te filmy są często wulgarne, jednak no, są ludzie, którym się to podoba wręcz, tak? Ja w ogóle miałem wrażenie, wie pan, że w ogóle miałem wrażenie, że Polacy uwielbiają często, że są rozsmakowani powtarzaniu złych opinii na swój własny temat. I że robią z takim, to jest takie wcieranie soli w ranę, po prostu takim masochizmem, z takim upodobaniem, jakąś taką perwersyjną satysfakcją. Dobrym przykładem dla mnie jest kariera wyrażenia przypisywanego Piłsudskiemu, które najprawdopodobniej, które brzmi zaraz, naród... Naród wspaniały, tylko ludzie i tutaj, są dwa warianty, albo kurwy, albo chuje. Oryginalny wariant, oryginalny cytat prawdopodobnie jest, w ogóle chodzi jako naród wspaniały, a ludzie kurwy. I to powtarzane jest upodobaniem bez przerwy. Co jest zabawne, Piłsudski najprawdopodobniej nigdy tego nie powiedział. Jeżeli to powiedział, to powiedział to w innym wariancie, a i tak jest to w jednym źródle, które jest bardzo prawdopodobnie apokryficzne. I oczywiście nikt tego nie sprawdza, wszyscy to powtarzają i przypisują. Wyobraźcie sobie państwo całą tą sytuację psychologiczną, to znaczy wynajdujemy cytat, który przypisujemy ojcu narodu, a bo to jest jeden z ojców narodu, który mówi o Polakach najgorsze rzeczy, tylko on najprawdopodobniej nie powiedział akurat. I potem go powtarzamy z upodobaniem przez cały czas. Nie, więc jest to wyższy stopień masochizmu, to znaczy to jest już bardzo zaawansowana klasa. I tego jest, takich mechanizmów jest strasznie dużo, prawda? Jest ich bardzo dużo w internecie, w tej całej sferze memotwórczej, właśnie na forach internetowych. Jak autorka tego wpisu, z której się kończył, no dno po prostu jest Polska, tam pod tym wpisem była dyskusja w internecie. I tam ze dwie osoby były napisały tej, jak ci się tu nie podoba, to wyjeżdżaj. A większość napisała, no tak, to jest naprawdę beznadziejnie, ja zaraz wyjeżdżam do Francji, właśnie się pakuję. Masz całkowitą rację, tutaj się nie da żyć w tym kraju, prawda? Jest to cały taki długi dialog na ten temat. I to jest naprawdę, naprawdę zadziwiające. Proszę wybaczyć bezpośredniość, ale po co panu była ta książka? Jaka potrzeba była u podstawy tego, że pan postanowił taką książkę napisać? I też mam drugie pytanie, bo pan często tutaj mówi o tym, że obserwuje pan narrację, stawia się pan trochę obok całej tej narracji. I chciałam zapytać, czy jest jakieś takie miejsce, w którym jest pan w środku tej narracji, w którym może pan powiedzieć, my Polacy uważamy tak, a nie inaczej o innych Polakach. Nie wie pani co, no, ja oczywiście jestem w środku, zacznę od końca. Nie, ja oczywiście jestem w środku tej narracji i tam jest ta historia z samochodem, o której wspominałem, no to jest ta sytuacja, w której jesteś w środku, wszyscy jesteśmy w środku. No, w tym sensie próba wyjścia poza ramy
świata społecznego, w którym się funkcjonuje i opisania go z zewnątrz jest z góry skazana na niepowodzenie. No nie da się jej zrobić w sposób czysty. Bo nie da się wyjść z siebie i popatrzeć na się z zewnątrz, prawda? Także to jest oczywiście historia też o mnie i pewnie o wielu z nas. Starałem się utrzymać do tego dystans możliwie jak największy, ponieważ wydawało mi się, że posłuży to, że to sprawi, że ta książka będzie ciekawsza i będzie w jakimś sensie bardziej rzetelna. Jeżeli chodzi o powód napisania jej napisania, to ze wszystkimi moimi książkami jest tak, że ja piszę książki po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, które mnie intryguje. Jakieś. I teraz w przypadku mojej pierwszej dużej książki napisałem kilkanaście lat temu taki duży reportaż o epidemii AIDS w Afryce. On się ukazał pod tytułem Naznaczeni w roku 2003, czyli 15 lat temu. To było pytanie, ja wyjechałem wtedy na wiele miesięcy do Afryki, zwolniłem się z pracy, robiłem tam, pojechałem z moim szefem, fotografem, taki bardzo duży tour po wielu krajach afrykańskich. I napisałem tą książkę po to, żeby się dowiedzieć, jak to jest możliwe, w jaki sposób ludzie funkcjonują w krajach, czy w miejscach, w których 40% populacji żyje z wirusem, i na którego wtedy nie było jeszcze żadnego lekarstwa. Tam. Teraz już jest. To jest inna sytuacja, ale wtedy nie było. Mnie to fascynowało jako problem. Znaczy byłem ciekaw, jak ci ludzie się zachowują, jak się zmienia na przykład reguły zawierania związków małżeńskich, jak się zmieniają. Jak się o tej chorobie mówi, jak się ludzie próbują leczyć i tak dalej. O tym wszystkim jest ta książka. To mnie intrygowało i dlatego postanowiłem tą książkę napisać. Potem i tak było ze wszystkimi kolejnymi. I to pytanie też mnie intrygowało. Wydawało mi się, że taka negatywna samoocena ja piszę w którymś momencie tej książki, że ona otacza nas jak powietrze. Że ona jest wszędzie właśnie, tak? Ktoś, nie wiem, ktoś się potknie w tramwaju i to jest już powód do jakiegoś, prawda, powiedzenia, że Polska jest złym krajem. I chciałem się dowiedzieć, po pierwsze, skąd to się wzięło, po drugie, jakoś to opisać i usystematyzować, a po trzecie, zastanowić się, czy coś się da z tym zrobić, no bo to jednak powoduje, że życie jest dużo mniej przyjemne tutaj niż mogłoby być. To taki był powód. To ja mogę jeszcze dodać jedno do tego, co powiedziałeś, że bardzo też dla mnie fascynujące są momenty, kiedy właśnie zadajesz sobie pytanie, dlaczego Polacy się z tego nie chcą leczyć. Znaczy, że te momenty opisu takiej schizofreniczności tego autostereotypu. Nie chcą się leczyć, bo żeby się leczyć, trzeba się zdiagnozować. I trzeba w ogóle uznać, że to jest jakiś problem. W momencie, kiedy te wszystkie opinie negatywne, ten autostereotyp jest traktowany jako neutralny opis. Ale też to jest wspaniały przecież powód do zadzierzgania takich bezpiecznych relacji społecznych w tym kraju, tak? Znaczy, jak można, no to od razu, no bo o czym jest konwersacja, że tutaj coś nie działa jakby w jednym tramwaju? Nie! By w Polsce prosto nie są w stanie torów położyć. I od razu masz jakby, ty jesteś bezpieczny jako tutaj interlokutor, masz od razu platformę, materiał na konwersację na najbliższe 10 minut. I to jest dla mnie cały czas super fascynujące. Ja mam wrażenie, że generalnie mam dość wysoki poziom zaufania wobec ludzi i sytuacji, w których się naciąłem, mogę policzyć na palcach w Polsce, znaczy w których zaufałem komuś nieznajomemu i się rozczarowałem albo się przejechałem na tym. I pamiętam, to a propos tych interakcji, wynajmowałem kilka lat temu, mam dom pod Warszawą, wynajmowałem połowę tego domu. Państwu, zwykłej, bardzo miłej rodzinie z dzieckiem, które przyjechali do Warszawy, bo właśnie z Krakowa. No i tak się akurat składało, że ja w tym domu mam bramę na sznurek. Miałem wtedy, teraz już nie mam, ale miałem, bo przez wiele lat miałem bramę zamykaną na sznurek. Taką wystarczyło podnieść ten sznurek i każdy mógł wejść, nie? I pani, która się sprowadziła do tego domu, to jeszcze miała takie wyobrażenie, że Warszawa jest strasznym miejscem, gdzie się popełnia zbrodnie i generalnie nie należy wychodzić na ulicę.
To ona jeszcze była absolutnie w szoku, że ta brama jest zamknięta na sznurek. Jak to jest możliwe, nikt pana nie okradł? Nie, no nikt mnie nie okradł, nigdy. Nikt mnie nie okradł, no, nikt tu nawet nie wszedł nigdy. I ona nie była w stanie tego w ogóle jakoś intelektualnie przyswoić. Tak widać było, że tam się tam obraca coś z tyłu i tak takim na takim jałowym biegu, prawda? Doprowadziła do zmiany sposobu zamykania bramy, czy... Nie. Później z zupełnie innych powodów założyłem zamek. Teraz jest zamek. No, nic się nie wydarzyło. Przez lata nic się nie wydarzyło. Okay. Czy jeszcze są jakieś może pytania? Słucham. Mam takie pytanie, czy znalazł pan, szukając materiałów do tej książki, tak jakby krytykę Polaków tak do kwadratu, w sensie taką metanarrację, która krytykowałaby tą naszą autokrytykę. Właśnie mi się przypomniało w czasie całej tej dyskusji tekst utworu od Złony i Webera, Wyślij sobie pocztówkę. I tekst, przeczytam po prostu parę linijek. Okej, to ciekawe, nie trafiłem na to. Zanim szlak zdąży choćby ciebie tknąć, to ty weź raz, weź pocztówkę dwa, wyślij ją gdzie bądź, siedzi w dowolnym kierunku, możesz strzelić, Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi, napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn. I ogólnie utwór jest o tym, że my sobie narzekamy na samych siebie, jak to te tory są nierówne, jak to ci politycy kradną. I właśnie mówi, że jeżeli ci jest tak źle, to leć do Somalii. No, na pewno jest reakcja i myślę, że ona jest bardzo silna i że ta reakcja na... To się bardzo często pojawia w retoryce partii rządzącej przecież, no. Że wstańmy z kolan, poczujmy się dumni, poczujmy dumę z własnego kraju, to jest teraz to jest wszechobecne. Ale samo, jak rozumiem to pytanie, sama krytyka tego, że my cały czas narzekamy. No tak, ale to jest element tego, tak. Mhm. To jest oczywiście element tego. No właśnie, przestańmy wreszcie się umartwiać albo się własnym lamentem się dusić, prawda, i tutaj. Także takie rzeczywiście wypowiedzi się pojawiają, tak. Tak. Ale wydaje mi się, że one występują stosunkowo rzadko. Raczej skłonność do umartwiania się i takiego właśnie... Mam wrażenie, że masochizm jest znacznie silniejszy. Dużo częściej spotkałem się z jego takim właśnie przypominaniem, właśnie, no jest źle, właśnie tak myślałem, że było źle. Jest tam taki fragment w tej książce, który pisze o kolejnych deklaracjach rozmaitych celebrytów, że oni wyjeżdżają z Polski. Nie wiem, czy było całkiem dużo takich przypadków, co jakiś czas jakiś celebryta bardzo różny, jakiś tam, nie wiem, debiutujący raper, jakaś trzeciorzędna aktorka, jakiś, prawda, tak, dziennikarz i tak dalej, ogłasza, że on już tu nie może, albo ona tu już nie może i że wyjeżdża z Polski. No. I to nie tylko jest po stronie, powiedziałbym, celebrycko-lewicowej, ale także celebrycko-prawicowej, żeby przypomnieć sławną emigrację do Ekwadoru Wojciecha Cejrowskiego. Nie. Pamiętacie, prawda? Tak. No i stonogę. No. Właśnie. Więc nie, to jest niebywałe, prawda, że ludzie, którzy odnieśli, są w Polsce znani, odnieśli sukces tutaj zawodowy, często finansowy także, po prostu wychodzą i opowiadają, ja już tu nie mogę żyć, tutaj nic się nie da zrobić, ja muszę z tego kraju wyjechać, po czym najczęściej nie wyjeżdżają, bo doskonale zdają sobie sprawę, że gdzie indziej nie byłoby im tak przyjemnie. Ja mam takie kolejne pytanie. Czy pana zdaniem nie jest tak, że niechęć niektórych Polaków do własnych rodaków, rodaczek i do swojej ojczyzny nie wynika z tego, że
Pojawiło się przez ostatnie lata czy dekady takie przekonanie, że patriotyzm już nie jest w modzie, jest staroświecki, że trzeba się stać się bardziej człowiekiem światowym, nowoczesnym, oświeconym, zeuropeizować się. I wam co? Jednocześnie no, właśnie takie postawy jak deklarowanie miłości do narodu, do ojczyzny, do tradycji już w niektórych grupach, przez niektóre media czy niektórych polityków jest no, ośmieszane. Czy to nie jest jeden z powodów? A pomoże pan podać przykłady tego ośmieszenia? W sensie przykład polityka, który to ośmiesza. Ośmiesza patriotyzm. Skoro mówi pan, że niektórzy politycy to robią, to może przychodzi panu może nawet nie tyle ośmieszanie. Na myśl mi przychodzi na przykład taki Janusz Palikot, który tam kiedyś powiedział, że należy stworzyć jedno państwo europejskie. Czyli to był przykład taki, że w tej postawie ja akurat widzę to, o czym powiedziałem. To przekonanie, że należy się tak bardziej jakby unowocześnić, zeuropeizować. Czy w takich, po prostu w takich wielu różnych przekonaniach, opiniach, gdzieniegdzie głoszonych, nie widzi pan źródła niechęci Polaków do innych Polaków i do Polski. Mi się wydaje, że to jest inaczej. To znaczy, że po pierwsze, że idea, że istnieje jakaś duża grupa Polaków, którzy uważają, że na przykład patriotyzm polski jest jakimś przeżytkiem, że to jest kompletna fikcja, że to jest fikcja utrzymywana przez prawicę, która jest dla niej wygodna. Ja się z tym kompletnie nie spotykam w ogóle w zasadzie. I są bardzo interesujące wyniki badań przeprowadzonych jeszcze w latach 90., które tutaj zresztą omawiam trochę obszerniej, na dwóch grupach studentów holenderskich, nie pamiętam już w którym mieście holenderskim, i studentów polskich, bodajże w Gdańsku. I to są bardzo pouczające wyniki, to znaczy studenci polscy byli znacznie bardziej dumni z tego, że są Polakami i deklarowali dużo większe przywiązanie do wartości patriotycznych niż studenci holenderscy byli dumni z tego, że są Holendrami. Natomiast Polacy wystawiali sobie znacznie gorsze oceny pod względem uczciwości, rzetelności, staranności i pracowitości niż Holendrzy wystawiali sami sobie. Więc wydaje mi się, że i w różnych bardzo badaniach, których jest oczywiście trudno zmierzyć poziom uczuć patriotycznych, ale to się na różne sposoby próbuje robić, w różnych badaniach wychodzi, że Polacy generalnie są w tej skali bardzo wysoko. I teraz na tle innych narodów europejskich, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. I teraz nie ma, i teraz jest to bardzo interesujący paradoks, że który się bardzo często, mam wrażenie, zdarza u nas, że ludzie są z jednej strony niesłychanie dumni, deklarują miłość do ojczyzny, a z drugiej strony uważają, że to jest kraj, w którym się bardzo trudno żyje, tak? Z różnych powodów. I także z powodu innych współrodaków. I teraz to bardzo często wychodzi w opowieściach emigrantów, bo emigranci oczywiście jak wyjeżdżają, i to już od XIX, tu jest rozdział emigranta, gdzie ja sięgam jeszcze do tekstów XIX-wiecznych i z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I oni, ci emigranci bardzo często mają takie właśnie, bardzo często tęsknią za Polską. I za czym oni tęsknią? Oni tęsknią za krajobrazem, za rodziną, za jedzeniem. Koniec. Nie tęsknią za nędzą, za życiem urzędowym w Polsce, za tak zwaną organizacją państwa polskiego. I jest wiele takich głosów. Jest jeden taki piękny, to jest akurat czasów zaborów, więc trudno mówić, nie można mówić o państwie polskim, ale taki głos chłopa, list chłopa, który pisze, wyjechał do Pittsburgha do pracy w roku 1890, pierwszym czy drugim, pisze, że no, że on tu, ja bym tu rad do was wrócić, ale jak mi się wspomni ta krajowa bida, to nie. Więc i teraz ci sami emigranci proszą, żeby przysłać im z kraju święty medalik, chleb polski, nie wiem, coś tam, jeszcze jakieś takie rzeczy, prawda?
Więc nie ma żadnej sprzeczności. Znaczy, można mieć bardzo fatalne wyobrażenie, bardzo fatalną opinię o Polakach jako zbiorowości i równocześnie być osobą pełną uczuć patriotycznych i miłości do ojczyzny. Nie ma tu żadnej sprzeczności. To bardzo często występująca kombinacja. To jakby można było doprecyzować. Czy ta krytyka wobec Polaków, wobec niektórych polskich cech nie jest właśnie przejawem patriotyzmu, nie jest przejawem troski o swój naród i o swoją ojczyznę? Jak pan myśli? Wie pan, wydaje mi się, że jest to przejaw wszystkim zdrowej dyskusji wewnętrznej, nie poddawanej szantażowi szantażowi, który mówi, że albo będziesz mówił tylko dobrze, albo nie jesteś prawdziwym patriotą. Prawda? I z tego punktu widzenia przypadek Palikota jest pouczający, podobnie jak przypadek Raczkowskiego i tej historii wsadzaniem flag w polskie kupy. Nie w polskie kupy, polskie oczywiście, psie kupy. Ale też polskie. I teraz oczywiście jest cała dyskusja na temat tego, co jest dopuszczalną granicą prowokacji, bo to jest oczywiście prowokacja, podobnie jak wypowiedzi Palikota. I teraz, czy jest gdzieś granica prowokacji w tych sprawach w kraju demokratycznym, czy jej nie ma. No. I Amerykanie mają, na przykład Amerykanie mają bardzo radykalne i formalne podejście do tego, to znaczy wolność słowa ma charakter absolutny. No. Można, nie wiem, palić amerykańską flagę, robić różne, mówić brzydkie rzeczy na Amerykę, cały czas to robią. Nie czują się przez to mniej Amerykanami, ani mniej dumnymi ze swojego kraju. I w Polsce jest to kwestia pewnej, ja powiedziałbym, sfery negocjacji. Tak? Ona się odbywa cały czas właśnie. Nie wiem, Raczkowski zostaje pozwany za te flagi. Nie? Więc to jest jakaś... wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym demokratyczne społeczeństwo w zdrowy sposób ustala pewne normy, tak? Pewne normy tego, co można mówić, a czego nie należy. I że to jest taki proces, który świadczy właśnie, ja bym powiedział, że on świadczy o zdrowiu absolutnym, a nie o jakiejś patologii. To, że to się pojawia. Dobrze. Myślę, że zatoczyliśmy pewne koło, wychodząc od diagnoz przez rozwiązanie i wracając do właśnie tego głównego paradoksu polskiego autostereotypu. Jest na pewno jeszcze wiele wątków, których nie udało nam się poruszyć w trakcie spotkania, a które znajdziecie Państwo w książce, którą, powiem to raz jeszcze, można zakupić po promocyjnej cenie dzisiaj, tak jak i inne książki Adama Leszczyńskiego, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Państwu za przyjście. Dziękuję bardzo.